Centrum Tbilisi na wzgórzu Świętego Eliasza znajduje się Sobór Trójcy Świętej. To brama wejściowa na teren soboru, a obok dzwonnica. Budowę soboru rozpoczęto w 1995 roku, a uroczystej konsekracji dokonano w 2004. Sobór ma 68 metrów wysokości, 5000 metrów kwadratowych powierzchni i jest jedną z największych świątyń prawosławnych na świecie. Rozległe wnętrza soboru mieszczą 11 ołtarzy na różnych kondygnacjach. Święta Nino i fotel patriarchy gruzińskiego kościoła prawosławnego. Krzyż świętej Nino z charakterystycznie opuszczonymi ramionami. Tbilisi leży nad rzeką Tkwari. Liczy około 1 150 000 mieszkańców. Nad miastem wznosi się twierdza Narikala, która powstała w IV wieku. Obecne fortyfikacje datuje się na XVI-XVII wiek. Opodal twierdzy znajduje się wykonany z aluminium 20-metrowy posąg Matka Gruzja. Pomnik króla Wachtanga Gorgasali obok cerkwi Metechi. Wybudowana w XV wieku dzwonnica przy katedrze Sioni. Katedra Sioni, której nazwa wywodzi się od góry Syjon w Jerozolimie, do czasu wybudowania katedry Trójcy Świętej w 2004 roku była siedzibą patriarchy gruzińskiego kościoła prawosławnego. Według legendy pierwszy kościół powstał w tym miejscu już w V wieku. Katedra była wielokrotnie niszczona i odbudowywana. Obecny ikonostas pochodzi z XIX wieku. W katedrze przechowywany jest krzyż świętej Nino, uznawany za najcenniejszą relikwię gruzińskiego kościoła prawosławnego. Z połowy XIX wieku pochodzą freski autorstwa rosyjskiego malarza Grigorija Gagarina. Most pokoju nad rzeką Tkwari. Widok z mostu pokoju na rzekę Tkwari i jej okolice. Futurystyczny budynek Centrum Kultury, a w tle Pałac Prezydencki. Dolna stacja kolejki gondolowej, którą można z parku Rike wjechać na wzgórze z fortecą Narikala. Ze wzgórza roztacza się rozległy widok na miasto leżące u jego stóp. Pozłacana figura świętego Jerzego na Placu Wolności. Most pokoju, który przeciwnicy futurystycznej architektury nazywają pogardliwie podpaską. Widok spod twierdzy na rzekę Tkwari i budynki wznoszące się na skraju wysokiego klifu. A to widok z twierdzy Narikala na najstarszą dzielnicę Abanotubani. Sunnicki meczet z XIX wieku. To jedyny meczet w Tbilisi, który przetrwał czasy komunistyczne. Thank you.
Główną atrakcją dzielnicy Abanotu Bani są historyczne łaźnie z charakterystycznymi kopułami. Część z nich jest czynna do dziś. Najbardziej reprezentacyjna łaźnia Orbeliani, z której usług korzystał m.in. Aleksander Puszkin. Kościół Świętego Jerzego, jeden z najstarszych kościołów w Tbilisi, jest siedzibą diecezji Armeńskiego Kościoła Apostolskiego w Gruzji.